Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym filmie z Rasta. Jesteśmy w naszej bazie, jeszcze nas nie zrejdowali, cieszy mnie to bardzo. I troszkę się tu zmieniło, tylko dołożę co nieco drewna, żebyście coś widzieli, może nie do tego pieca. O, może do tego. Odpalmy sobie. Nadal nic nie widać, no ale nieważne. Rozbudowałem tą bazę troszkę, raczej ulepszyłem to, co tutaj jeszcze było nieulepszone. Stół pierwszego poziomu to chyba już był, tak, bo przenieśliśmy go z tamtej bazy, tak samo piece, sporo węgla, no i poprzepalałem trochę materiałów i posadziłem żonę przed komputerem, tak jak to często robię, ona lubi sobie pofarmić beczki, jakieś różne rzeczy, no i przyniosła mi troszkę materiałów, jak widzicie już jest przepalone sporo metalu, dużo kamienia też przyniosła, drewna, natomiast już nie ma, bo wszystko się przepaliło w piecach, trochę skrapa. Także sporo komponentów, które muszę przerobić. Jedzonko to nie. Tutaj też nie. Węgiel już był. No i tu mamy skrzynkę z rzeczy, które przyniosła, czyli panel słoneczny, strój, dwie baterie. I to chyba tyle. Tak więc chciałbym się baterii nauczyć, ale jeszcze nie wiem czy teraz. Wolałbym na początku wziąć te rzeczy i pójść przerobić na kosmo. Bo tutaj mamy niedaleko przerabiarkę, a dokładniej... Czekajcie, tu jest supermarket. O, tu mamy stację benzynową, też tego nie widziałem. To tu może być nawet łatwiej przerabiać, szczerze mówiąc. No dobra, spróbujemy sobie tutaj przerobić, bo przerabiarka powinna być mniej więcej w tym miejscu, sobie zaznaczę. Przerabiarka, gdzie jest ten znaczek? Tutaj i na fioletowo niech będzie. Okej, okay. A tu będzie nasz domek. Pyk. Też sobie zaznaczę i domek, kurde. Zapisz. No, dobra, tak więc... Weźmy te komponenty i spróbujmy co nieco przerobić. Tu widzę sklepik z fajną rzeczą. Pistolet półautomatyczny, który bardzo lubię. Za 50 ropy naftowej. Tak więc trzeba to kupić. Na pewno wziąłem sobie ropę i spróbuję tu podejść. Zobaczymy czy on jest w ogóle na piechotę. Tam można podejść tylko dronem. Mam nadzieję, że na piechotę też. No i chciałbym garażówkę skądś wziąć, ale tutaj wszystko... Wszystko jest daleko od nas. O, tu jest też fajny sklep. Ale niestety też daleko dosyć, chociaż może nie. Tutaj jak już mówiłem, konia mi ukradli, więc nie miałem jak wchodzić na górę, to sobie postawiłem shelter. Można zrobić taki, hopa na górę. Nie wiem czy coś widać na nagraniu, ale trzymam kciuki, że tak. Tutaj żonie właśnie postawiłem ten shelter po to, żeby mogła znosić przedmioty, bo ona lubi mieć to wszystko tak bliziutko. Da się tutaj to postawić? O, jak miło. No i tutaj mi znosiła to wszystko i potem musiałem przenieść na górę. Dobra, lecimy. Dobra, jestem na kosmo, tylko muszę się tu skradać bardzo powolutku, bo ten czołg jeszcze tu jeździ przy przerabiarce i coś mi tam pika po lewej stronie ciągle, jakby ktoś chodził, ale chyba te słuchawki są po prostu nadwrażliwe i słychać w nich dosłownie wszystko, każdy szelest, krzaczka. Dobra, chyba się oddaliło. Można przerabiać. Skrzynka jest, więc tutaj chyba nikogo nie było za bardzo. Sprawdziłbym sobie jeszcze w tym i w tamtym, ale obawiam się, że może nas tu ktoś dojechać, więc wolałbym zrobić na szybko i potem tu wrócić ewentualnie. Gdzie ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś. Spierdzielamy stąd. Chyba coś zostało, jeszcze się przerabia, ale ja stąd spierdzielam. Jestem pewien, że słyszałem kroki. Kurwa, włóczek nie wziąłem, ja pierdzielę. Czemu ta helka się pali nad kosmo? O cholera, ona tu leci. Zostaw mnie, dziadu, i kręci się tam, patrzcie. Ktoś tam musi być. Dobra, udało się, jesteśmy, moi kochani. Odkładam to wszystko i lecę jeszcze raz, tylko chciałbym, żeby ta helka odleciała. Mamy 488 skrapa, no zajebiście. O, gościu biegnie, patrzcie. Plecak ma na plecach. Ciekawe, czy ma jakąś broń. Ale ja chyba nie będę próbował. Czy on jest z tej bazy? Zaraz zobaczymy. No, przebiegnie koleżka jeszcze kawałek. Jak nie wybiegnie, to znaczy, że jest z tej bazy. Tak, bo gdzieś wskakuje. Okej. Czyli jest stąd. No niestety, to chyba będzie sklepik tylko dla dronów, bo tu jest wszystko ogrodzone. I nie bardzo da się podejść. Dokładnie tak. No, to trudno. Niestety. Będziemy musieli zebrać trochę więcej rzeczy na garażówkę też, różne takie rzeczy i wybrać się do placówki.
Czyli... O panie, strasznie daleko. Tutaj. Ja się kręcę. To jeżeli mieszkamy tak daleko, to ja powinienem się zająć najpierw tym, żeby skonstruować sobie jakiś samochód. I to powinien być dla mnie priorytet. Bo tak, jak ja miałbym zasuwać przez całą mapę tutaj, to... Myślę, że to by się źle skończyło. Ups. Przeleciał nad nami i strzela do kogoś. Ale nie do nas, dobra. Ubieram się z powrotem. Kurwa, leci tu z powrotem. Oh shit, no i będzie po mnie. Zostaw mnie, Ruro. Jestem niewinny. To nie ja. Dobra, i tak do mnie strzela, to już się ubiorę. Ty no weź, spierdalaj, masz skuszy. Dobra, chyba musimy chwilę zaczekać, aż odleci. Tak się... O kurwa. Pojawi w bazie, chciałem powiedzieć. Czy ona właśnie strzeliła w moje ciało? Czy w moją bazę? Oh shit. Dobra, chyba odlatuje. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nie zawracaj już, nie zawracaj. Dobra, nie zawróciła, ale nie mam zielonego pojęcia, dlaczego strzeliła w moje ciało, jak tam nie było bazy, przecież o. Ten set ulepsza bazę. Ja pierdzielę. Ta, no w moje ciało strzeliła z rakiet. Co za bzdziągwa. Gdzie są moje przedmioty, co? O, tu. A kusza? O, tam leży. Dobra, może później. Przepraszam, czy mogę odzyskać kuszę? Czy ono tam spłonie? Ech, dobra. Trudno. Czy moja kusza... O! Moja kusza przetrwała. Ale miło. Dobra, pójdziemy jeszcze raz na beczki i spróbuję coś znaleźć może na kosmos skrzynek, jakąś broń czy cokolwiek, bo ze sklepów chyba nam się nie uda nic kupić. Tak mi się przynajmniej wydaje. A muszę znaleźć jakąś broń palną, więc albo robimy z tu drugiego poziomu i odblokowujemy sobie powoli różne bronie, grażówki i tak dalej. Zbierając po prostu scrap. No albo muszę zasuwać do tego sklepu już z materiałami na zakup, czegokolwiek, i liczyć, że w tą stronę mi się nic nie stanie i w tą stronę mi się nic nie stanie. Co jest bardzo ryzykowne, więc chyba wolę sobie po prostu pofarmić scrapa i odblokować co nieco po kolei. Trochę to podejrzane, taka brama otwarta. Ale kusi. Sprawdzimy. No nic tu nie ma ciekawego. Skrzyneczki na kosmo... są... O cholera. Chciałem powiedzieć, że nikogo tutaj nie ma i właśnie ktoś strzelił... do czołgu? A raczej czołg do kogoś strzelił. No ciekawe, ale w tamtą stronę kompletnie, tam po drugiej stronie. No, jestem ciekaw, bo tu skrzynki normalnie są. Tu do środka do niego chyba strzela. O, biega tam, patrzcie. Tutaj. Widzicie go? Czerwoniutki. O cholera, ma pistolet. Moich włóczek nie ma oczywiście. Weź spierdalaj. O cholera. Kurwa. Aj, ty gamonie, dlaczego to nie wystrzeliło? Cholera. O, zginął. Ha. Lol. Szybko ubieramy się w strój. Te oka. Cyk. I lecimy. Miejmy tylko nadzieję, że tamten gość jeszcze nie zdążył tutaj podbiec i ma bazę po prostu dalej niż my. Cholerny niedźwiedź tu stoi, nie mam jak przebiec. Linii prostej, muszę naokoło. I że tamten nie zdążył jeszcze przejść na tą stronę, bo jeżeli zdążył... Nie, jeszcze nie jesteśmy zlutowani, zobaczcie. Tamtego trzymał czołg, ale jak długo go będzie trzymał? Chyba, że go nie trzyma. O cholera, teraz mnie będzie czołg zaraz trzymał. Biegnij. Dobra. Szybko. O cholera, lutuje. Oh shit. Dobra, robimy to. Leży. Haha. Moi drodzy, mamy to. Ja pierdzielę. Mamy to. Trzeba stąd spierdzielać. Jak najszybciej. Dobra. Lutujemy resztę. I spadamy. Dobra, oki już nie chcę. Let's go. No to co? Moi kochani, mamy debeka i rewolwerek.
Ale rewelacja. Dobra, trzeba się tego tylko nauczyć teraz. No i o to właśnie mi chodziło, żeby nie uczyć się tego pod rząd z drzewka. Tak to bym zużył ile? No sporo bym zużył. Tu jest dawek, tu jest rewolwer. 640 mniej więcej. A tak, mamy to od razu. 542 skrapa. No trochę mamy rzeczy do nauczenia się tutaj, ale myślę, że będzie warto. Może nam ze 200 zostanie tylko skrapika. No dobra, zostało nam jednak 150 skrapa, więc troszkę mniej niż myślałem. O, znowu tam strzela. A jeszcze nie nauczyłem się tego z śrutu kalibru 12, bo to jest do stału poziomu drugiego, więc... Chyba jest to nam na razie zbędne. Potrzebuję młotka. Młotek jest w szafie. Kurwa. Jest, udało mi się dostać. Ja pierdzielę. Bym musiał się zabijać, znowu HP regenerować i tak dalej. Uff. Dobra, młotek zawsze przy sobie. Tu muszę drzwi odstawić, bo je zabrałem. Tu były? Chyba tu. Okej. Okay. Rewolwer, dubeltówka już się tworzą. Ja sobie wezmę połowę swojej amunicji. Resztę odłożymy tutaj do skrzynki. I ulepszę sobie bazę do metalu. Chociaż część przynajmniej, bo mamy 1000, no prawie 2000 metalu, więc wydaje mi się, że warto. Tylko jeszcze tworzy mi się oto. Zmienimy sobie kolor od razu tego i cała baza pójdzie na biało. Jak nie będzie dobrze wyglądać w białym, to będzie się rzucać w oczy to na szaro, bo skały tutaj są szare. Okej, okay, ulepszyłem ten trójkąt z szafą. No i tutaj dookoła ściany, sufity. Tu mi jeszcze dwóch podłóg zabrakło, raz i dwa. I będzie ta część... A, i tutaj sufit. Ta część cała będzie już z metalu. Ile mam tutaj? 260. No to tego misia sobie jeszcze podniosę. O, to za 50 ulepszymy, tylko zmienię kolor na biały. No i musimy metal przepalić, więc potrzebuję drewna. Ktoś mi tu skakał przed chwilą po domu, więc obawiam się, że może ktoś tutaj na mnie polować, ale mamy debeka, więc może się uda nie zginąć. Dobra, czysto możemy iść po drewno. Wygląda to na razie tak. Myślę, że jak całość lepszymy do metalu i na biało będzie to... Chyba wyjdzie fajnie, co? Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z dołu. Z tej strony. No, myślę, że rzuca się na pewno mniej w oczy niż ta cegła, która była wcześniej. Ale na szaro też by pasowało. Powiem wam, że akurat tutaj, gdzie mieszkam, przydałaby się wiertara, jak ja to mówię, czyli młot pneumatyczny. Bo na tą górę za bardzo nikt nie wchodzi i jest tutaj tymczasowo chociaż bezpiecznie. I można po niej śmiało latać, jest tu mnóstwo skałek, a killowen no mi się nie chce zasuwać aż tak. Więc jak będę miał okazję, to trzeba się tym zająć. W piecach się pali, w moich gorylkach. Dopiero dostałem te skiny, już dawno je powinienem dostać w jakby Twitch Drops ostatnio. No ale nieważne. Liczy się to, że dostałem. Jeszcze chyba do śpiwora powinienem dostać takiego skina. Śpiwór? O matko, Clip Capture, coś kliknąłem. O, Rustoria dostałem, proszę bardzo, i taki Twitch Mass Sleeping Bag. Dopiero teraz mi się połączyło konto jakby. Ciekawe. Dobra, zamykam to wszystko. I lecę na kosmo. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tworzę sobie jeszcze nożyk na beczki ewentualnie. Idziemy się postrzelać. O! Ja cię kręcę. Teraz rewolwer mi dajecie. O matko bosko. Dzięki skrzynko. Tak na pierwszy rzut oka to ktoś tu był i się zmył. Bo skrzynek nie ma. Też nikogo nie słyszę, więc... I to, i to. A tutaj? O, coś tutaj jest. O, strzelają się tam. A tu leżą jakieś przedmioty, metalowe kraty okienne. Dobra. Idziemy tam, gdzie się strzelają. Kurde, blaszka, no. Ale zepsułem. Jak ja mogłem nie trafić? No cóż, niestety. Tak to się kończy. Jak się wchodzi na serwer, który ma za 2 dni wipe'a. No wtedy było jeszcze 3 dni, teraz już jest 2. Ale damy radę. Mówię, teraz sobie pozbieramy jakiekolwiek receptury na start, żeby potem było łatwiej. A może uda się jakoś coś przysnowbolować. Poprzez to, że zrobię sobie debeka. I wejdę na przykład na takiego gościa, który mnie teraz zabił z debekiem. Teraz i on się zaskoczył, i ja się zaskoczyłem, więc to była taka panika gaming. Spróbujmy jeszcze raz. O, słyszycie to? Debek poszedł w ruch.
Dobra, lećmy z czym się da, bo jak to tak wygląda, to to może być tu na blisko coś. Na pewno było na blisko. Tam biegnie gościu po prawej. Czemu by aż tu radiację mam? Ja pierdzielę. Co tu się stało? On ma rewolwer na pewno. O, skałki zbiera. Nie, to jest głupie bardzo, co ja teraz robię. Wiecie o tym. Oj, to jest bardzo głupie. Ej. Niestety, nie wyszło. No ale dobra. Uuu. Pobiegłem sobie na stację benzynową, bo jest noc, więc i tak nie miałem nic do roboty. Wziąłem ełkę i nożyk kościany. Nożyk kościany. I patrzcie, co mi się trafiło tutaj. Piękna sprawa. O, pięknie, o to mi chodziło właśnie. Rurki, moi kochani, rurki. Chciałem rurki, no i mam rurki. Czy da się tak bezpośrednio jakoś przerzucić tą wodę szybciej? A nie machać po prostu ręką? Musiałoby to być pewnie w pojemniku jakimś, mógłbym wstawić do pojemnika i tam wtedy są te strzałeczki. A tak to chyba trzeba ręcznie. Wody mi brakowało też, więc idealnie. No i rurki na debeka i rewolwer, idealnie, 3 sztuki. I kolejne 3, zajebiście, o to chodzi właśnie. Kurwa, spadłem i umarłem, nie wierzę w to. A nie, zimno mnie zabiło. Dobra, raz jeszcze. Dobra, teraz się troszkę ubrałem przynajmniej, żeby z zimna nie umierać. Jeszcze mi się tworzą tu budki i głowa bałwana. No i wziąłem kuszę na wszelki wypadek, żeby mieć chociaż czym się bronić, bo już tam jest 6 rurek. To już mi na tym zależy, tam jeszcze był laptop i ta pompa wody, której kiedyś tak bardzo potrzebowałem. Pewnie nie wykorzystam w najbliższym czasie, ale lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, gdzie ja spadłem na ten głupi ryjek? Pokażcie mi może pochodnią. O, jestem ja. Pięknie. No jest to skrapa z jednego wypadu, bo laptopik był. O to chodzi. Lubię takie krótkie pożywne wyprawy? Jak to się mówi? Nieważne. Wiecie, o co chodzi. Dobra, mamy 250 skrapa. Potrzebuję jeszcze 250 na stół, czyli mieć 500 łącznie. No a później potrzebuję jeszcze więcej, żeby się nauczyć garażówek, więc zasuwamy. Chyba, że mówię, ryzykujemy i idziemy na posterunek. Dobra, spróbujemy iść na ten posterunek, bo tak przejrzałem tutaj kilka sklepów i faktycznie za 8 haku można kupić garażówkę. Czyli za darmo, tak naprawdę. I jeszcze coś tutaj było. A, stół drugiego poziomu za 1200 siarki. O, ktoś mi tu łazi. Słychać było kroki. Więc jeżeli zbiorę po drodze 1200 siarki, jedna skałka daje około 300. No to trochę jest, ale myślę, że dam radę. To można się tu wybrać i mieć już stół drugiego poziomu i garażówkę, tylko trzeba to donieść potem z powrotem i to jest większy problem pewnie. Ktoś mi tu biega, czekajcie. O, tam lata golas. Cholera jasna. Dobra, idę najpierw połazić po okolicy, pozbierać siary 1200 i się wybierzemy tam. Czy on strzela do mnie? Nie. Gościu zabił właśnie tego golasa. Mógłbym tam podejść teraz, o właśnie. Tam. I go rozłupać, ale... Nie wiem, czy z semikiem na daleko na pewno nie mam szans. Musiałbym się zbliżyć mocno, a wolę pozbierać tą siarkę i się na razie nie wtrącać, szczerze mówiąc. No i mamy 1200. Nie wiem, czy nie zebrać jeszcze na zapas. Bo może byśmy kupili coś jeszcze. Tylko żeby się nie... Ten... Żeby nie przesadzić, żeby nie być zbyt chytrym. Bo to się zawsze źle kończy. Oho! Wow. Kurwa, nic nie widzę. Cholera jasna, no. Zawsze się to tak kończy. O matko. O tym właśnie mówiłem. Za wupy mnie wyjebał. Szaleniec. I po siereczce. Dobra, nie ma co się poddawać. Ubrałem się. Wziąłem trochę słabszy ekwipunek, bo z tamtego nawet za bardzo nie zdążyłem strzelić. Jeszcze miałem pod słońce do tego kałacha, więc już w ogóle. No i co? Biorę z kilo, lecę jeszcze raz. Było tu jeszcze kilka skałek z siarką. Tylko tym razem wezmę tą siarkę, zbiorę 1200 i biegnę w długą, aż do posterunku. Więc pół mapy przede mną. Tam jest jedna skała, ale
strasznie na widoku przy tej bazie, która jest aktywna. No ale chyba trzeba, co? To jest jedno i jeszcze trzech będę potrzebował. Z góry zakładam, że jest bardzo mała szansa na udaną tą misję, że tak to nazwę. Chciałem to jakoś fajnie nazwać, ale nic nie wpadło mi do głowy. No myślę, że to po prostu się nie uda, bo jest to za długa droga, a jest dosyć sporo osób na serwerze, ale dobra, nie podchodźmy tak negatywnie, jestem zawsze pozytywnie nastawiony. To są tylko jakieś 4 skałki siarki, trochę skóry i takie pierdoły, więc najwyżej pobiegniemy raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze. Jakbyśmy chociaż konia mieli, a tu żadnej tej zagrody nie ma, tej osady z konikami, chyba że jestem ślepy, no zobaczmy. Tu nic dookoła też nie. Tu też nie. Czekajcie, bo utknąłem. Tu też nic nie ma. Tu też, no nie ma żadnych koni. Nigdzie. O co tu chodzi? O, tu jest rancho, zobaczcie jedno, ale jeszcze drugie powinno gdzieś być. Cholera, pewnie też ten kimś zadupił. No nic, nieważne. O, tu dopiero zobaczyłem, że to jest podwodne laboratorium. Trzeba się tam wybrać. No to jest bardzo dobra rzecz. W sumie to mogłem też pociągiem pojechać, nie wiem czemu o tym nie pomyślałem. Gdzie co? Zbiorę sobie trochę paliwa, jeżeli tutaj będzie. I spróbuję znaleźć pociąg. O, cholipka, kamper. Jakbym znalazł części i paliwo. Jest, jest tyle opcji, a ja... Halo, dlaczego tu się zapadło? Ja chciałem to paliwo wziąć. Ech. O, mejsik, jak ja go lubię. Z bardzo dobra broń na beczki. Oho, i skuszą do tego. Cholernik jeden. O kurwa! Mać, co to miało być? Dwa hedy, tak? Od razu? Trochę niemiło. Dobra, to będzie po nas już niestety. Będzie kurwa. No i zawsze się tak kończy. Ja pierdolę. Thank you, good job. Ech, coś tam mi zostawił. Miło z jego strony. Dobra, no musimy jeszcze raz w takim razie zebrać te skałki walone. O, debek, tak miło. Okej. Coś się dzieje, kto to? Znaczy wiem kto to, ale kurwa. Ile można we mnie trafić pocisków i tak z zaskoczenia? Oh my god. Ktoś tu biegnie, ale nawet mnie nie zauważył i dobrze w sumie. Lecimy jak najszybciej do torów. I spróbujemy się dostać do tego, do tej placówki, chociaż jesteśmy blisko w miarę. Więc nie wiem, czy znajdę to w ogóle jakiś pociąg. Pociąg jest, ale problem jest taki, że ja mam 50 siarki, a miało być tutaj 1200. Teraz niestety po drodze nie znalazłem żadnej. Kompletnie żadnej. Więc zobaczymy, może dookoła posterunku coś będzie. Co tu się odwala? Gość z wiosłem goni. Dzika, nieźle. Dobra, dotarliśmy, ale no bez tej siary to ja to za dużo nie kupię niestety. Nie wiem, czy w ogóle po przerobieniu tych komponentów dostanę 8 haku, żeby mieć chociaż na kupienie tej garażówki, no ale spróbujemy. No powiem wam, że ładna liczba skrapa się zrobiła z tego. Ładna liczba tkaniny, ale niestety haku mamy 7, a potrzebujemy kuźwa 8. Więc muszę jakoś wykombinować. Albo za skrapa kupić jeden komponent, który da mi... O matkę, jakie drogie. Który da mi haku. No i chyba trzeba tak zrobić. A tu w razie czego za 50 skrapa ktoś sprzedawał, więc też można było kupić. Dobra, ale kupmy za to haku, jak już się wykosztowałem, żeby to zdobyć, no to niech będzie. No nic, najtaniej tutaj za 1200 siarki jest w tym miejscu, więc z tej oferty trzeba skorzystać. No i muszę iść i pozbierać w takim razie. No ale moi kochani, misja w połowie wykonana, ponieważ mamy garażówki i od razu się ich uczę, więc... Na tym mi kurde zależało, tak? Teraz tylko stół drugiego poziomu stworzyć i mogę garażówki stworzyć, ulepszyć bazę, tak, dosyć mocno. O, latarka w skrzynce, ale milutko. A tutaj widzę, moi kochani, w tym sklepie, czekajcie, schowam się w krzaku. W tym sklepie sprzedają semika za 300
i da się do niego dostać normalnie i petkę za 200. Ja mam przy sobie 100, ale tu nigdzie, ale to nigdzie za cholerę nie ma tego. Nie ma siarki, moi drodzy, nigdzie. Widzicie to? Tam jest siarka, tu jest jakaś jebutna budowla. Ale muszę się tam dostać i zebrać tą siarę. 300, ja mam 150, to jest 450. Jak będę miał 500, to kupię ipetkę i semika, chociaż nie potrzebuję ipetki i semika, muszę albo to mieć. No cholera, nie mam już strzału, a nie mam też kamieni, żeby zrobić strzały, o jak milutko. No to został debek, mam przy sobie 450, siarki potrzebuję 1200 plus 300 na semika 1500. Nie za ciekawie. O, konika znalazłem, tylko czemu mi on potrzebny jest tak naprawdę? Mam już 950 siarki, no ale nie mam niestety 1200, więc... No ale tak czy siak, chyba bez konia wolałbym to zrobić, bo pojedziemy sobie pociągiem już w drogę powrotnej, tylko muszę najpierw odnaleźć tą jedną ostatnią skałkę, której nigdzie nie ma, a już się robi noc. A zaraz wyjdą potwory. Dobra, dupa, zrobiło się ciemno, nie mogę znaleźć żadnej skałki, więc kupię coś za to. Wrócimy sobie pociągiem, tak żeby dotrzeć idealnie tutaj. Pozbieram w dzień jeszcze skałki i spróbuję pociągiem znowu przyjechać, bo wtedy nie miałem pociągu, to było problematyczne. A jak nim tam przyjadę, to już go chyba nikt nie zakosi, mam nadzieję. Tylko teraz pytanie, petka czy semik? Cholera, tu nie chodzi o cenę nawet, tylko o cenę wytworzenia tego. Tutaj trzeba 450 metalu na jednego. I semi autobody, i tutaj też semi autobody, ale ze sprężyną, a chyba bez, z tego co kojarzę, już nie pamiętam dokładnie. Dobra, tu jest Thompson za 500, to jest moja ulubiona broń, więc kupujemy Thompsona. I tutaj nie jest potrzebny semi autobody, tylko SMG body, więc to będziemy mieli broń taką automatyczną na SMG body, a pistolet sobie kupię na semi. Kurde, nie wiem czy to jest dobra opcja, ale niech już będzie. No i dobra, semik jest, Thompson jest, znaczy semik, pistolecik jest, Thompson jest, amunicję do tego i do tego mam. Nie trzeba robić tej dłużej, więc tutaj trochę zaoszczędzę, strzykawę sobie jeszcze kupiłem. No i spróbujmy z tym wrócić. Mój ciapunk jeszcze stoi. Biorę beka do ręki. Paliwko do środka. I spierdzielamy. Wyłącz te światła, bo nas zobaczą. Co to jest? O, ciuchcia. Dobra, niech będzie. Siadamy do ciuchci, tu można odłączyć. Odłącz się. Nie chce się odłączyć, może trzeba tym jechać. Rzućmy paliwo. O, ktoś paliwo zostawił. Cofamy ciuchcio. O, nie przyczepiła się, dobra. Najbiście. No i dobra, jedziemy. Jak na razie strzelała do mnie tylko jedna osoba, więc jest dobrze. Czy jesteśmy w połowie drogi, jak nie dalej? Mam nadzieję, że dobiegniemy stąd tu. Uwaga, zaraz musimy skręcić. 3, 2, 1. Trzymam w lewo. Dobrze, pojechaliśmy. No i stop. Wysiadka. Już prawie, już bliziutko, już prawie jesteśmy. I w takich momentach najczęściej zdarzają się wypadki. Tuż przed domem. Ale nie tym razem. Aha! Mamy to. Thompson leci jako pierwszy, bo to najważniejsze. Potem pistolecik i dopiero może ta strzykawa. To powiem wam, że to chyba jest najlepsza opcja na przerabianie komponentów, zbieranie tutaj. I zamiast iść na kosmo, przerabiać to wszystko albo na stację benzynową, wsiadamy tu w pociąg, zasuwamy szybko na... No tak, chyba na placówkę najlepiej, bo tu nigdzie nie jest bezpiecznie po drodze. Ewentualnie kanały ściekowe, tam wchodzę kartą i przerabiam, ale nie, no... Placówka jest nie... Posterunek, sorry. Posterunek jest najbezpieczniejszy moim zdaniem. No bo jest bezpiecznie po prostu. Jedziemy pociągiem, przerabiamy, wracamy. Tyle. Tu na dole są rzeczy, których muszę się nauczyć. Kolejności trochę innej. O, może bardziej tak. Tak i tak. Dokładnie. A teraz idę po skałki. Z siarką. 1200 może na zapas, więc wezmę troszkę więcej. No i jedziemy tym pociągiem jeszcze raz. No niestety obszedłem całą górę i były dwie skałki, więc mamy 600 siary. Idę to odłożyć.
Będziemy racjonować to. Racjować. Tworzyć rację. Odkładać w częściach. No i jak się uzbiera 1200, to w końcu wsiądziemy w pociąg. O. I poruszymy do sklepu. Oho, gościu biegnie. No stop. No dobra. Nie trafił mnie kilka razy, a kilka razy mnie też trafił. Jak będę go miał na blisko, to dobrze. Ej. Ajajajajaj, ale było kurde. Dobra, daję sobie jeszcze jedną szansę. Przyjąć go z zaskoczenia. Z eoki. Nawet mojego ubranka nie wziął. Ciekawe. Kuszy pewnie też nie siedzi w środku. To jest jego baza, wydaje mi się. Kill of the BK Kuszę podniósł i wskoczył do środka. Chyba miał dużo sprzętu. Bo jak raz oberwał z Kuszy, strzelił do mnie kilka razy, potem nie trafił kilka razy, obstrał zbroję i pobiegł za domek, nie wiem czemu. Nie, to nie może być jego baza. Jakby była jego, to by wskoczył po prostu do bazy. O! Ktoś mi rozjebał mój shelter. Serio? Albo sam się rozpadł. Cholera. Dobra, spróbujemy jakoś inaczej to zrobić, żeby tu wskakiwać. Niech sobie beczka stanie tak. O, tyle mi wystarczy. Okej, okay, stworzyłem sobie na zapas sporo amunicji. Od razu mamy rewolwer, dubeltówkę. Dopiero jeszcze raz kill off, jeżeli jeszcze jakiś mam. O cholera, nie mam. Trzeba zrobić kamienny. No i idziemy zebrać resztę siary. Ktoś się zatrzymuje pociągiem. Ciekawe, czy to działko go... O właśnie. Chciałem powiedzieć, zabije. Zatrzymał się chyba, patrzcie. Zabiło go chyba. Idę zobaczyć, czy coś miał. Czyli tutaj dalej pociągiem nie jeździ, co pamiętajmy. Okej. O! Ktoś po niego chyba wychodzi, patrzcie. Tak, ktoś po niego wychodzi. Czekamy. Widział mnie? Leży! O, się. Nic nie miał za bardzo. Fuck. Dziwne, bo gościu ma w swoim działku w turecie kałacha, a wychodzi z waterpipem. Znaczy mądrze w sumie, bo wyszedł tylko po itemki. Ale tak czy siak, no. Dziwne. Dobra, potrzebuję na pewno drewna jeszcze. Mamy dużo kamienia, więc przydałoby się bazę ulepszyć z zewnątrz. Ale muszę drewno, żeby się w piecach przepalało. No i zebrać jeszcze siareczki trochę, ile tam brakuje. No jeszcze 204. Czyli jedna skałka. Ziemię tam, więc zaraz ruszamy. Biorę od razu to. Drewno się zaraz zbierze w powrocie najwyżej. No i lecimy, paliwo jeszcze. No, patrzcie gościu. Znowu tam biega. Czy on jest ubrany? Cholera go wie. Dobra, nie interesujemy się tym. Mam siarkę, mam paliwo. Lecimy do pociągu. Stop. 20 skrapa jeszcze. Żeby to w ogóle kupić. Bo ja nie będę potem wychodził z tym wszystkim, żeby rozwalić jedną beczkę po skrap. Cholera, mojego pociągu nie ma. Tu jest tylko ten, który został ostrzelany. Próbujemy. Kurwa, chyba nie ma żadnej innej opcji. Tylko te drzwi na górze mnie martwią. Cholera, jasno. Dobra, próbujemy. Nawet paliwko jest w środku. Ruchy. O, cholera. Coś mi teraz zatrasowało drogę. Co to będzie? Kolejny ciapąk. Dobra, nic się nie stało. O, cholera. 50 paliwa to było w środku? Co tu się odwala? Dobra. Gazu. Jedziemy dalej, a tego odłączamy. Pyk. Sayonara, muchas gracias. Wiecie co, przesiądziemy się, bo tu jest ten szybszy pociąg. Więc wskakuję na niego. Do góry. Tu wrzucamy paliwko. Za dużo. Dobrze, starczy. I gazu do przodu. O cholera, ktoś tu biegnie. Widział mnie?
Dobra, nie trafi mnie. Ole, farcik, ja pierdzielę. Wow, 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 wow. Ktoś tu z Bolta wali jeszcze. Jedź, 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 jedź. Jedź, 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 jedź. Dobra, wyskakujemy. I jesteśmy. Ja pierdzielę. Tam jakiś nubek. Widzicie go? Na górze? Roof campi. Szmaciarz głupi, nie znoszę takich ludzi. I strzela do mnie, jak jestem w jebanej strefie. Chujek. Zorro! Kurde, chciałbym mieć takiego skina. Takiego... prawie mnie... a nie... o... taką panienkę. Stół drugiego poziomu, 1200 arki kup. Oh yeah, teraz to donieść do bazy, jak ten debil strzela na torach. Ja pierdzielę. Trzeba będzie poczekać, aż się noc chyba zrobi. Muszę kiedyś zrobić taki patent, że przy samym posterunku stworzę domek, sklep i będę sprzedawał samochody. Ktoś kupuje, dostaje kodzik na kartce i sobie wpisuje do samochodu. Pek wyjeżdża z garażu, do widzenia. Co, czekamy, aż będzie noc? Czy jedziemy? Cholera, na razie go nie widać, ale pewnie mógł się ukryć. Aha, patrzcie, czepek mu tam wystaje. Fuck you, little bastard. Staniemy sobie tu i poczekamy, aż będzie noc. Dobra, nie widać tego pryncypała. Tam jest jeszcze jedna wieża i z tej też walą. Tu też jest jeszcze jedna. Ja nie wiem, co ludzie mają w głowie, że... siedzą na wieżach i kampią i strzelają do innych. To jest taka głupota, że... o, jest masakra. Jeszcze nie wiem, czy jechać do przodu. Jeżeli pojadę do przodu, to pojedziemy tędy tak naprawdę na skróty. No ale jest to trochę niebezpieczne. No dobra. Chyba spróbujemy, co? Let's go. Tamten już patrzy, zobaczcie. Hop. I chowamy się z tej strony. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, proszę. W prawo. Dobra. I chowamy się. Ale. Było blisko. Musiałem tutaj odbić w prawo, żeby nie zjechać do tuneli, bo byłby spory problem, żeby stamtąd wyjechać potem. I tu w prawo również. Okej. I tu w prawo, żeby nie być przy tym gościu zwalonym. Dobra. I wyskakujemy. Powinno być w miarę bezpiecznie. Paliwo tamtemu się zaraz skończy. Pewnie, bo włożyłem tylko 11 i będziemy mieli tak tutaj pociąg, jak go nikt nie zarąbi. Tak więc teraz tylko dobiec do bazy. Może aż dobiec do bazy. I będziemy mieli 102. Domek, 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 moi kochani. Dobiegliśmy. Ale się cieszę. Misja w końcu udana. Nie wiem za którym razem. Pewnie za trzecim. Ale się udało. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. 3 godziny nagrania. Ciekawe, ile z tego wyjdzie. Pewnie z 40 minut. Na razie. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa. Cześć.